Ciociela jechała pociągiem? Ja też się chyba dzik balanka. Wiktor, zaczekaj! Pani już dzwoniła po policję. Widok na centrum Warszawy. Do Warszawy? Tańczyła z youtuberkami? Ja też cię! Ciara, ty byłaś w Warszawie? No tak. Jak to przeziemnie? To było naprawdę zupełnie przez przypadek. Dlaczego mnie nie wziąłaś? Ja też cię chyba dzik balanka. Sorkin, na drugi raz obiecuję, że cię zabiorę. Obraziłem się na ciebie. Ojoj, ale wy wiecie, że to było zupełnie niechcący. Halo, baranek? To Wiktor, przyleć do mnie. Musimy pogadać. Baranek ląduje. A dlaczego mnie nie zaprosiłeś? Co to ma znaczyć? To dla mnie? O, dziękuję! Co tam się dzieje? Będzie łapki w górę! A co to takiego? Niemożliwe! Wow, baranek Sean! Baranku, chodźcie tu do mnie! No szybko, szybko! Hej, baranku, nie wstydź się, chodź! Wow, ale ty jesteś duży. Baranek, no chodź, chodź tutaj. Siadaj, baranku, pogadamy. Baranku, ostatnio strzelałam do kosmitów, ale do tych złych. Ty się mnie nie obawiaj. Ale patrz, trzymam. A co to? To od baranka. Co to, mali kosmici? Jakie słodziaki! Jesteś kopelta. Co to, jakaś kolejna zagadka do rozwiązania? Wow, to zaproszenie na pokaz filmu! Baranek Sean Farmageddon! Pojedziemy do Warszawy, jupi! O nie, to jest 28 października. Nie mogę jechać. Czemu? Jak to? Bo wtedy ściągają mi gips. No i muszę wreszcie iść do szkoły. Ja chcę jechać. Jadę i koniec. Nie ma opcji, nie pojedziemy. Ja i tak pojadę. Co ty tam mówisz? Nic, nic. Fajnie, że nas odwiedziłeś. Szkoda, już baranek leci. Cześć, baranku, trzymaj się. Słuchajcie, zaraz jadę zdjąć gips i wreszcie pójdę do szkoły. To dzisiaj jest baranek. Sara, jedziemy do Warszawy! Wiktor, mówiłam ci, jadę teraz zdjąć gips, a potem idę do szkoły. Wreszcie! Już prawie miesiąc nie byłam w szkole. Ale baranek na nas czeka. No wiem, wiem, ale dzisiaj naprawdę nie mogę. Baw się dobrze w przedszkolu. Dobra, to pa. Wyszłam od lekarza i nie mam już gipsu. Noga jeszcze trochę boli, więc będę chodziła o kulach. Witaj, szkoło! Co, Wiktor? Wiktor? Wiktor, stój! Sara? Co ty tu robisz? Powinieneś być w przedszkolu.
Jadę do baranka Sioma. Wariowałeś? Nie wolno uciekać z przedszkola. Ja chcę do kina na balanka. Wiktor, wracaj! Wiktor, zaczekaj! No czekaj, no! Wiktor! Co ty sam chcesz jechać pociągiem? Zabłagam, ja chcę tam jechać. Dobra, dzwonię po mamę i pojedziemy razem. Tylko pamiętaj, już nigdy więcej nie uciekaj. Dobra, nie będę. Halo, mama? Mam Wiktora. Jesteśmy na dworcu. Przyjedź do nas. Kim jest Misia? Mamuś, spakuj całą walizkę ciuchów. Jedziemy do Warszawy. Wszystko ci opowiem, jak przyjedziesz. Czekamy. Pociąg odjedzie. Chodźmy. Czy ty uciekłeś z przedszkola? Nie wolno tak robić. Pani już dzwoniła po policję. Ale Wiktor się uparł, że chce jechać na premiera baranka Szona do Warszawy. Po dzisiaj? No to jedziemy. Super! Czekając na pociąg, wytłumaczyłam mamie całą sytuację. Wiktor, jak ty uciekłeś z tego przedszkola? No tak. Ta-dam. Aha, no to wszystko jasne. Jedziemy. To pierwsza podróż Wiktorka pociągiem. Aha. Wiktor mi załatwił kolejne wagary. Podrabiam sobie matmę. Jesteśmy już w hotelu. Wow! Ale tu się łóżko. Jest okno. Widok na centrum Warszawy. Ale tu się budynki. Jej! Dobra, to przebieramy się i lecimy do kina. Mamuś, zgarnęłaś mi jakieś fajne ciuszki? Wzięłaś kusz Misia. Jest i Misiu. Okej, już jesteśmy gotowi na imprezkę. Ruszamy do kina. Wczoraj był super fajny wieczór. Bardzo jest fajny. Najpierw zrobiliśmy sobie zdjęcie z wszystkimi youtuberkami. Ale mega mi się podoba. Powymieniałyśmy się telefonami z dziewczynami. I nagraliśmy TikToki. Chociaż ja jeszcze nie mam TikToka. Muszę w końcu założyć. A potem nauczyliśmy się szybciutko tańczyć do baranka Szon. Do swej szuka. Podaj mi rękiem. A potem była bajka. Przed filmem puścili teledysk, w którym wystąpiłam. Po filmie ruszyliśmy z dziewczynami na scenę i zatańczyliśmy nasz barankowy taniec. Nawet ja poszłam. Po naszych szalonych tańcach poszłyśmy na pizzę. Wybraliśmy się na małe co nieco. Było bardzo fajnie. Siedzieliśmy tam prawie do północy. Miałyśmy wreszcie czas, żeby się wygadać za wszystkie czasy. A w prezencie dostaliśmy takie fajne slime boxy. O, jest. A tam przeźroczyste pojemniczki, dwa kleje, styropianowe kuleczki i składniki do slajmów. Zajmiemy się tym w domu, a teraz lecimy na pociąg. Jedziemy do domu i Wikuś robi przedstawienie. Pora odrobić wczorajsze lekcje.
Wróciliśmy już do domu i mamy tajne laboratorium slajmu. Wiktor niecały na jednego slajma. Gdzie fioletowy? Tu jest bardzo fajnie wszystko opisane. Zobaczymy, czy stworzymy jakiegoś super fajnego gluta. Galaktyczny! Uwielbiam przyjeżdżać do Warszawy na spotkanie z youtuberkami. Dziękuję, że mnie oglądaliście i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, pa, pa!